Dziennik informacyjny telewizji Dami Legnica codziennie od poniedziałku do piątku. Premierowe wydanie Sieć Wektra, godzina 17.20. Telewizja Łużyce, godzina 18.20. Serdecznie zapraszamy. Dzień dobry, Mateusz Bęcz, zapraszam na informacje telewizji Dami z Legnicy. A dziś w informacjach: wybuch butli z gazem na Koperniku oraz Miedź w roli lidera podejmie Bytowie. W czwartkowy poranek doszło do wybuchu gazu w lokalu przy ulicy Gwiezdnej. Poszkodowane zostały 4 osoby, w tym 2 z rozległymi oparzeniami trafiły do szpitala. Do wybuchu doszło około godziny 9 w lokalu gastronomicznym przy Gwiezdnej. Podczas wymiany butli z gazem propan-butan doszło do jej rozszczelnienia i eksplozji. Wydobywający się gaz uległ zapaleniu i wybuchowi. Zostały wybite okna, lokal się zapalił. W wyniku wybuchu i pożaru w środku były 4 osoby. W wyniku wybuchu i pożaru 2 osoby uległy poparzeniom. W sumie ucierpiały 4 osoby. Oprócz poparzeń miały rany cięte wywołane przez powybijane szyby. Wszyscy mogą mówić jednak o dużym szczęściu. Strażacy dodają, że w ostatnim czasie mieli ręce pełne roboty. Rzeczywiście mamy serię od czwartku. Goślinowie, wyciągaliśmy samochód z człowiekiem stopielcem. W piątek mieliśmy duży pożar w Szczytnikach, w sobotę pożar na Orbitalnej, wczoraj pożar na ulicy Działkowej, też osoby poszkodowane i dzisiaj tutaj. Policja ustali szczegółowe przyczyny wybuchu. Lokal w pasażu handlowym należał do firmy cateringowej i przygotowywane były w nim posiłki. W Komendzie Miejskiej Policji w Legnicy został zainstalowany alkomat, dzięki któremu można samemu zbadać swój poziom trzeźwości. Każdy chętny może teraz przyjść i sprawdzić, czy może wsiąść za kierownicę. Urządzenie działa w komendzie od poniedziałku. Jest bardzo proste w obsłudze i pozwala samodzielnie oraz anonimowo zbadać, czy możemy wsiąść za kierownicę. Z podajnika należy wyciągnąć rurkę jednorazową, rozpakować ją z papierka, włożyć do ustnika, no i następnie postępować zgodnie ze wskazówkami na wyświetlaczu. Urządzenie pokazuje stężenie alkoholu w wydychanym powietrzu. Jeśli alkomat po wdmuchnięciu pokaże nam zieloną minkę, to możemy jechać samochodem. Minka pomarańczowa wskazuje na to, że mamy od 0,2 promila do 0,5, czyli jest to wykroczenie z artykułu 87 paragraf 1. Natomiast jeżeli nam wskaże, że mamy powyżej 0,5 promila alkoholu, to jest to przestępstwo zagrożone karą do 2 lat pozbawienia wolności. Wtedy promiler pokaże nam czerwoną minkę. Policjanci przypominają, żeby do komendy Przasnyka udać się pieszo. Zdarzały się już bowiem sytuacje, w których osoby podejrzewające, że mogą być pod wpływem alkoholu, na badanie przyjeżdżają swoim samochodem. Od 1 stycznia do dnia dzisiejszego kierujących po spożyciu alkoholu, kierujących w stanie nietrzeźwości oraz po środkach odurzających zatrzymaliśmy aż ponad 420 takich kierujących nieodpowiedzialnych, którzy właśnie wsiadają za kierownicę na podwójnym gazie. Urządzenie zostało sfinansowane przez gminę Prochowice. Jak dodają policjanci, już cieszy się zainteresowaniem mieszkańców. W piątek na terenie Parku Bieleńskiego tuż obok skateparku odbędzie się Festiwal Sztuki Kolorowej. Organizatorem wydarzenia jest Stowarzyszenie Legnica Aktywnie i Kreatywne, które otrzymało na ten cel grant z Legnickiego Centrum Kultury w ramach programu Dom Kultury Plus Wy. Polegać ono będzie na modnej w ostatnim czasie zabawie obsypywania się kolorowymi proszkami, choć to nie jedyne atrakcje.
W piątek w Parku Bielańskim odbywać będzie się organizowany przez Stowarzyszenie Legnica Aktywnie i Kreatywnie oraz Legnickie Centrum Kultury Festiwal Sztuki Kolorowej. Głównym motywem festiwalu ma być tak zwana eksplozja kolorów, czyli obsypywanie się nawzajem kolorowymi proszkami. Festiwal eksplozji kolorów przy ekspresyjnych koncertach, a także specjalne strefy artystyczne, strefa dekatlonu sportowa. Oprócz proszków Holi, które są znane i lubiane i towarzyszą świetnej zabawie, będziemy mieć też występy lokalnych muzyków na scenie, będziemy mieć też organizacje pozarządowe, będziemy mieć też działania, taką strefę działań artystycznych. Oprócz kolorowego proszku i muzyki znaleźć będzie można również tak zwaną strefę chilloutu, czyli po prostu odpoczynku. Będzie to wyznaczone miejsce na festiwalu, w którym będą zapewnione przez organizatorów karimaty i każdy będzie z niej oczywiście mógł skorzystać, rozłożyć się z nią w wyznaczonym miejscu i oglądać występy ze sceny. Choć znajdzie się również coś dla tych, których fascynuje technologia, a to za sprawą drukarki 3D. Zapraszamy na pokaz druku 3D, gdzie będzie można zobaczyć drukarkę drukującą w technologii 3F. Jest to urządzenie, które nanosi kolejne warstwy, tworząc w ten sposób przestrzenny obiekt. Organizatorzy zapewniają, że wrażeń nie zabraknie i zachęcają do ubarwienia sobie rzeczywistości przed zbliżającą się wielkimi krokami jesienią. Festiwal rozpocznie się o godzinie 16. W piątek i w sobotę na scenie Teatru Modrzejewskiej przy Nowym Świecie zagrany zostanie Car Samozwaniec w reżyserii Jacka Głomba. To spektakl oparty na dramacie Adolfa Nowaczyńskiego i opowiadający historię Dymitriady. Pierwszy tydzień września oficjalnie otworzy sezon teatralny. Na deskach Teatru Modrzejewskiej w piątek i sobotę zagości Car Samozwaniec, czyli hit legnickiej sceny z 2015 roku. Samozwaniec to historia Dymitra Samozwańca, rzekomego cudownie odnalezionego syna cara Iwana IV Groźnego, który wraz z polskimi magnatami u początków XVII wieku podbił Moskwę i na 11 miesięcy zasiadł na carskim tronie, po czym został zamordowany. Scenariusz Roberta Urbańskiego powstał w oparciu o dramat polskiego pisarza i publicysty Adolfa Nowaczyńskiego. Z kolei reżyserem spektaklu jest Jacek Głąb. Widowisko bardzo silne, emocjonalne, polityczne, ale i miłosne według tekstu Nowaczyńskiego, opowiadające historię cara Samozwańca, czyli albo syna Iwana Groźnego, jak to wolił, albo Samozwańca, czyli kogoś, kto się podszywał pod owego syna. Duże, widowiskowe przedstawienie, inscenizacja z silną rockową muzyką kormoranów. Bardzo serdecznie Państwa zapraszam. Przedstawienie zaskakuje scenografią, ponieważ moskiewski dwór ukazany jest jako rzeźnia. Warto przypomnieć, że Car Samozwaniec nagrodzony został drugą nagrodą w ogólnopolskim festiwalu teatralnym Klasyka Żywa. Spektakl grany jest na scenie przy ulicy Nowy Świat. Zarówno w piątek, jak i w sobotę rozpoczynać się będzie o godzinie 19:00. Miedź w piątek na własnym stadionie podejmie Bytowie Bytów. Legniczanie są liderem tabeli po zwycięskich derbach z Chrobrym, a bytowianie zajmują czwartą lokatę w tabeli, więc to nasza drużyna jest faworytem w tym spotkaniu. Trener Dominik Nowak ma komfort bogactwa. Trudno jest mu wybrać meczową osiemnastkę, co dopiero piłkarzy, którzy wybiegną w pierwszym składzie w potyczce z Bytowią. Praktycznie wszyscy są zdrowi, także tutaj dwóch, można powiedzieć, jeden zawodnik walczy z czasem, ale tak naprawdę już wchodzi w 100% zajęcia treningowe. Bardziej absencję bym się nie martwił, tylko o to, jak wytypować tą osiemnastkę, no bo kadra jest silna, każdy się pali do gry, widać to na treningach. Zespół przyzwyczaił legnickich kibiców do widowiskowej gry i walki o zwycięstwo w każdym spotkaniu. Legniczanie na kilku meczach skandowali już nazwisko trenera w dowód wielkiej sympatii. To jest miłe dla trenera, natomiast też jestem świadomy, że ta moja pozycja jest budowana przez wspólną pracę całego sztabu szkoleniowego. Tu chciałbym zaznaczyć, że się mokry Olek Ptak i nasi fizjoterapeuci, kierownik drużyny, już nie mówiąc oczywiście o całej otoczce klubów, wszyscy, którzy przygotowują nam świetnie nawet murawę na trening. Zawodnicy Miedzi, mimo że są na czele tabeli, nadal chcą ulepszać swoją grę. W szatni panuje doskonała atmosfera. Początek piątkowego spotkania o 20:45.
To już wszystkie informacje na dziś. W imieniu całej redakcji dziękuję Państwu za uwagę. Zapraszam jeszcze na prognozę pogody i życzę przyjemnego popołudnia. Do zobaczenia.